Dzień dobry, witamy serdecznie kolegów. Lot konkursowy numer 10. 10. Jest to lot drugi z nagrodami finansowymi, które odbywa się poszowanie na lot z odległości 190 km. Jest to miejscowość Dąbie. 68-55. Tak jak koledzy widzą, goście nam dopisali. Proszę kolegi z komisji, proszę kolegi, halo. Panie Darku, pan się przedstawi. Proszę tu popatrzeć na mnie. Śmiało. Panie Darku, jak tam forma gołębi pan ocenia bardzo tutaj wizy? Bardzo dobra, tak? Dobrze. Cieszę się bardzo. Tu wiadomo, że pan Robert. Tutaj mamy damy, proszę zobaczyć, kontrolują to, co panowie robią. Dobry wieczór panią. Dobry wieczór. Tutaj mamy jeszcze takiego przystojnego mężczyznę, też nie odpuszcza tej młodej pani, ale to nic. Tutaj dobrze, tutaj proszę sobie popatrzeć. Jeszcze mamy tutaj dwóch kolegów, którzy cały czas nadzorują. Kolega się przedstawi. Kowalczyk Łukasz. Kowalczyk oddział. Węgrów. Kolega, proszę. Królek Robert, oddział. Węgrów. No, z Węgrowa nam koledzy dopisali. Idziemy do środka, zobaczymy, co tu się dzieje. 6, 2, i jeszcze tutaj mamy, tak? Proszę bardzo, zobaczyć. Panie Darku, proszę się przedstawić. Dariusz Maciszewski. Witam pana Darka. Dzień dobry. Dobry wieczór panowie. Dobry wieczór. Witam kolega. Skarżyński Rafał. Dobry wieczór. Tak jak koledzy widzą, 5, tak jak koledzy widzą, komisja jest liczna. Z czego się bardzo cieszymy. I oczywiście wszystkich kolegów jak najbardziej zapraszamy. Po to tu jesteśmy, aby wszyscy koledzy brali udział, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda na nasze gołąbki. Jeszcze raz. Także na razie dziękujemy. Następne nagranie będzie wypuszczenia, gdzie będziemy kolegom demonstrować wypuszczenie start gołębi w dniu jutrzejszym, czyli to jest 9.08. Miejscowość Dąbie. Dziękuję. Dzień dobry, witamy serdecznie hodowców. Wspólny gołębnik Mazowsze. Godzina jest 10. Czekamy na ptaszki. Zostały wypuszczone na lot 190 km odległości. Proszę zobaczyć, jaką mamy pogodę na przylocie. Dzisiaj będziemy mieli ten komfort, że nagramy przylot gołębi. Także tak tu koledzy widzą pogodę. Czekamy na gołąbki. Za jakieś 40 minut, może pół godzinki powinny się pojawić. Pogoda się nam bardzo ładnie poprawiła. Dopisali nam również goście. Proszę sobie obejrzeć, proszę popatrzeć. Także koledzy przyjechali. Dzień dobry, witamy kolegów hodowców. Dzień dobry. Tu koledzy się widzę, że pożywiają jakieś takie delikatne posiłki, tak jakby pan Darek był przejedzony, czy... Super sprawa. Dzień dobry panią. Wyspane widzę. Fajnie. Kolega Borowski przyjechał, czeka na swoje ptaki. Dzień dobry panie Borowski. Kłaniamy się również. Tu koledzy kibicują, proszę zobaczyć, też czekają z niecierpliwością. Grill się pali, kiełbaskie mamy, zapraszamy kolegów, koleżanki, hodowczynie, jak to Zbyszek mówi. No nic, poczekamy, zobaczymy jak przylecą, wtedy będziemy filmować dalej. Dzień dobry, witam serdecznie kolegów ponownie. Oczekujemy na lot nagrodowy. Odległość, tak jak powiedziałem, 190 km. Pogodę mamy znakomitą, pogoda się pięknie wyklarowała. Tak jak koledzy widzą, kibice, znajomi, koledzy nam dopisali. Wszyscy uśmiechnięci, w napięciu. Proszę trzymać kciuki, tak, żeby gołębie dobrze przyszły. Proszę sobie popatrzeć, koledzy czekają z niecierpliwością. Myślę, że za chwilkę powinny być gołąbki. Pogoda jest bardzo fajna. Przyleciały gołąbki, proszę sobie spojrzeć, około 50 zawinęły. Jeszcze kółeczko, spadają już na wlatę od razu. Siadły. Wchodzą teraz. Rozlatują się po wlotach, wchodzą na około 30. Zobaczymy, co dalej będzie.
A jest kolejna grupa. Wysoko przyszli z kierunku, prosto. Siadają. Wysoko schodzą na trzy koła, wysoko są, przyszły wysoko, dobrze. Mocno przychodzą gołębie z góry. Że koledzy sobie popatrzą. Węgry wchodzą pomału. Grupka jedna teraz zaleciała. No, czekamy, zobaczymy na kolejne gołąbki.